Zawsze chciałam być tak naprawdę weterynarzem i marzenie o tym zawodzie pielęgnowałam w sobie przez bardzo długi czas, przez całą szkołę podstawową i początek liceum. I tak naprawdę dopiero w liceum ten pomysł, żeby jednak skierować się na medycynę, gdzieś zaistniał i później już się nigdy nie zmienił. Ja jestem pierwszym lekarzem w swojej rodzinie, więc pojęcie o tym, jak wygląda od podszewki zawód lekarza, był w moim przypadku nikłe. Ja zupełnie nie miałam pojęcia, co to znaczy być lekarzem, z czym jest związana ta praca. Jedyne, co wiedziałam, wybierając się na studia medyczne, to, że trzeba się dużo uczyć i że to jest zawód wymagający poświęcenia właściwie przez całe życie. Mi bardzo odpowiadało, bo zawsze się lubiłam opiekować, czy to zwierzętami, czy ludźmi. W związku z tym wybór tego kierunku wydawał się jedyną słuszną drogą. I tak uważam do tej pory. Początki studiów były trudne, bo pomimo tego, że uczyłam się w pierwszym liceum bardzo wymagającym, to zmiana tego funkcjonowania z trybu szkolnego na tryb już studiów był na początku trudny. Ja jestem pediatrą, onkologiem dziecięcym i w zeszłym roku również zdałam specjalizację z transfuzjologii. Natomiast w czym najbardziej się odnajduję, to jest oczywiście onkologia i hematologia dziecięca. Co mnie skłoniło do wyboru tego kierunku? Tak na początku to był impuls. Ja byłam na trzecim roku studiów i troszeczkę ta pediatria gdzieś wykiełkowała, chociaż zawsze powtarzam swoim studentom, że po trzecim roku studiów mówiłam definitywnie, że kim jak kim, ale pediatrą nie będę na 100%. To się zmieniło. Na początku czwartego roku trafiłam do Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, ale nie w ramach zajęć, bo to było jeszcze dużo za wcześnie, ale w ramach takich własnych zainteresowań onkologią. Trafiłam na dyżur do pani profesor Rosłan i ona tak naprawdę nauczyła mnie tą onkologię kochać. Przychodziłam do niej regularnie już do końca studiów, brałam udział w konferencjach naukowych i też działałam w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego, gdzie zrodził się w ogóle pomysł takich akcji charytatywnych. No, te akcje charytatywne są nierozerwalnie związane z pracą na onkologii dziecięcej. Dzień dobry panie Kasprze. To co Kacperku, widzę, że toczą się płytki. Jakie plany masz na dzisiaj? To co dzisiaj było na śniadanie? Nic jeszcze. Dlatego jest tak cicho. Będzie śniadanie? Tak. Dobrze, chodź usiądź synek. Posłuchamy jeszcze z tyłu. Właściwie przy każdej klinice onkologii dziecięcej działa co najmniej kilka fundacji i stowarzyszeń. My w ramach studiów zaczęliśmy też działać początkowo, organizując takie akcje misiów dla dzieciaków na Dzień Dziecka, a później to już się zaczęło dużo bardziej rozrastać i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak to ma być bez tego, czyli to było tak bardzo wkomponowane w taką codzienną pracę, że stało się zwyczajem i stało się jej elementem. Tego dnia w piżamie chciałabym powiedzieć, że to jest fantastyczny, autorski pomysł naszej kliniki, ale tak nie jest, bo ten pomysł jest kultywowany w Stanach Zjednoczonych. To jest tak, że zbliżamy się do nich tego dnia. Jesteśmy trochę tak jak oni w strojach typowych dla pory nocnej, a nie do pracy. I też wykorzystujemy ten moment, żeby wyglądać trochę śmiesznie. Trochę mikołajowo. Bardzo lubimy ten dzień, zawsze na to czekamy. Wszystko tak naprawdę w swojej pracy zawdzięczam swoim pacjentom i wszystko, co dobrego się zadziało w moim życiu, to tak jak takie klocki domino, po prostu przesuwane przez moich pacjentów. Część z nich nie ma już wśród nas i myślę o tym, ile dobrego zrobili, ile otworzyli serce, ile otworzyli drzwi i jak bardzo pomogli innym dzieciom również w leczeniu i w tym, że teraz te drogi, które możemy im otwierać, są zupełnie inne niż jeszcze kilka lat temu. Jedną z takich pięknych historii i niezapomnianych i też, która ma cały czas nie finał, bo my cały czas działamy i cały czas trwamy w tych naszych działaniach, jest historia Samiry. W 2018 roku był taki moment, kiedy dzieci leczone z powodu neuroblastoma musiały zbierać horrendalne kwoty na jeden z elementów leczenia.
który podnosił o 50% wyleczalność w czwartym stadium tego bardzo złośliwego nowotworu. I mówimy o wyleczalności, która rosła z 20 paru% do 50%, więc nadal nowotwór, który gdzieś jeży włosy. Dziewczynka miała narodowość czeczeńską i trudniej niż polskim dzieciom było jej zebrać środki na leczenie. Wtedy żeśmy postanowili całą kliniką właściwie wziąć sprawę w swoje ręce i w grudniu 2018 roku, to było na przełomie właściwie listopada i grudnia, zorganizowaliśmy pierwszy opierniczowy jarmark, który miał na celu sprzedanie wszystkiego, co się da, związanego ze świętami, po to, żeby troszeczkę rozsławić tą akcję. I myśmy wtedy zebrali sporo pieniędzy, ale tak naprawdę te pieniądze i tak były ułamkiem tego, czego ona potrzebowała. To, co osiągnęliśmy jednak, to było coś znacznie istotniejszego, bo udało się pomóc w rozgłośnieniu sprawy tej dziewczynki i bardzo dużo osób też znanych wzięło wtedy w tym udział. Bardzo dużo osób wspomogło nas i weszło w taką stałą współpracę, również opierniczową. Samirka jest wyleczona, jest zdrowa i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszymy. I ona też była tym przyczynkiem do tego, żeśmy zaczęli te jarmarki opierniczowe organizować. Za drugim razem już nie zbieraliśmy na konkretne dziecko, ale już wiedzieliśmy, czego potrzebujemy i czego nikt jeszcze w Polsce nie robił. Zaczęliśmy szyć wyprawki przeszczepowe dla dzieciaków, które wyjeżdżały do ośrodków przeszczepiania komórek macierzystych szpiku kostnego. Zawsze powtarzam swoim studentom, że medycyna jest takim unikalnym dziełem, gdzie każdy znajdzie cząstkę dla siebie. I ja tą cząstkę w pracy z pacjentem przewlekłym znalazłam i nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną, chociaż przychodzą takie chwile zwątpienia i utraty sił. Bo wiadomo, że onkologia to nie są tylko miłe chwile, pomimo tego, że na co dzień my żyjemy jak w rodzinie. I zdarzają się takie sytuacje, że wszyscy, personel, rodzice, również pacjenci, przypominamy sobie, gdzie my jesteśmy i że ta wyleczalność, pomimo tego, że jest bardzo wysoka, bo ona w tej chwili przekracza już 80%, to nadal nie daje szans dla części pacjentów. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale jak dotąd musimy doświadczać wszyscy takich sytuacji, które są po prostu sytuacjami bardzo trudnymi. I nie ma takiego czasu i takiej ilości praktyki, która by nauczyła radzić sobie z takimi sytuacjami, na które nie mamy wpływu. I mówię tu przede wszystkim o utracie pacjenta. Ja się bardzo angażuję, nie jestem dobrą osobą do tego, żeby zapytać, jak można nie przeżywać takich sytuacji, bo nie ma dla mnie odpowiedzi na pytanie, jak sobie poradzić z sytuacją, kiedy tracisz osobę, którą znasz i na której ci zależy i która jest przede wszystkim dzieckiem. To jest czyjś największy skarb. Jest to bardzo, bardzo trudne. Jakby śmierć jest nieodłącznym elementem tej pracy i bardzo dobrze, jesteśmy wszyscy szczęśliwi z tego powodu, że tej śmierci jest coraz mniej i to jest bardzo dobre, że widzisz swoich pacjentów, którzy mają swoje dzieci. To jest coś przepięknego. Tak naprawdę to jest coś, co stawia największy sens, największe wyzwanie przed tobą codziennie, że jedyne, co możesz robić, to tak naprawdę z siebie dawać to, co możesz. Robić to w najlepszy sposób, w jaki potrafisz. Biorąc pod uwagę również fakt, że na pewne rzeczy nie masz wpływu. Z takich moich prywatnych pasji, które uwielbiam, bez których nie wyobrażam sobie życia, jest nią na pewno taniec i taniec od bardzo wczesnego okresu dziecięcego ze mną był i myślę, że ze mną będzie. Jest to fantastyczny sposób na odreagowanie negatywnych emocji. Ja jestem członkiem grupy dla dorosłych. Jesteśmy wielokrotnymi mistrzami Polski w hip-hopie, w formacji, mistrzami Europy. Wjeżdżamy też na Mistrzostwa Świata z dużymi sukcesami. W
wolnych chwilach lubię pisać wiersze dla dzieci. Większość z nich nadal nie ujrzała światła dziennego, ale ujrzy, bo ja cały czas odkładam ten moment, kiedy to nastąpi. Ale jest to taka pasja i taka część mojego życia, która potrzebuje dojrzeć do tego, żeby w całości została ujawniona. To, co udało nam się, mi się do tej pory zrobić, to wydać książkę dla naszych dzieciaków, dla naszych pacjentów. I to jest książka, która mówi o procedurach, o sytuacjach, z którymi mogły się spotkać dzieciaki w szpitalu. Jest to książka stricte dla dzieci onkologicznych. Praca w klinice onkologii, ale też i ostatnie lata pokazały chyba nie tylko mi, ale nam wszystkim, że właściwie nie ma sensu snuć dalekosiężnych planów, bo życie samo je weryfikuje. Ja bym chciała być dobrym lekarzem, cały czas się uczyć i cały czas się rozwijać w tej kwestii, bo cały czas wiem za mało i każdego dnia właściwie medycyna udowadnia, że jest jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy do nadrobienia i do nauczenia się. I takie trywialne, chciałabym, żeby wszyscy byli zdrowi. To chyba jest coś, o czym bym marzyła, nawet kosztem pracy.